i Wojtek mówi, słuchaj, ja ci napiszę ten tekst. Nie, w ogóle, przepraszam, kłamie. On w ogóle nic nie powiedział. On po prostu mówi, mam dla ciebie niespodziankę. Wysyłam coś. Mówi, co to jest? Mówi, to jest tekst do swojej piosenki. Zobacz, czy ci pasuje. Mówi, nie gadaj. Ty napisałeś tekst? Cześć, mam na imię Amelka i mam 11 lat. Mogę ci mówić po imieniu? Oczywiście, cześć Amelka. Super. Mam do ciebie kilka pytań od przedstawicieli mojego pokolenia. Wiele małych dziewczynek już w przedszkolu na pytanie, kim chcesz zostać w przyszłości, odpowiada aktorką i piosenkarką. I ty jesteś też spełnieniem tych dwóch najczęstszych dziecięcych marzeń. I wiele dziewczyn, kobiet podziwia cię i naśladuje. Dlatego moje pierwsze pytanie, czy ty jesteś z siebie dumna? Wiesz co, jestem z siebie dumna. Tak, jestem z siebie dumna. Spełniły się praktycznie większość moich marzeń z dzieciństwa. Gdzieś tam sobie wymyśliłam, jak chciałabym żyć, kim bym chciała być. I mam to szczęście, że mogę realizować swoje marzenia, że mogę cały czas śpiewać, mimo tego, że miałam różne historie z moim głosem, wiesz, zdrowotne, bo straciłam głos na jakiś czas. I wtedy dopiero zrozumiałam, że to jest moje całe życie. Widzisz, trzeba czasami coś stracić, żeby to docenić. I później właśnie doszłam do takiego wniosku, jak sobie przyjrzałam to moje życie na spokojnie, zrozumiałam właśnie, że po prostu wykonałam te wszystkie elementy, które gdzieś tam sobie postawiłam jako cele. Więc tak, jestem z siebie dumna. Czy to była jedna sytuacja, kiedy się zorientowałaś, że właśnie to jest ta muzyka, czy to jeszcze coś tam było głębsze? Ja miałam to szczęście, że mój tata jest muzykiem. Muzyka w moim domu była od dziecka. Nie było nic innego. Jak spędzaliśmy wolny czas, zawsze rodzice wyciągali gitarę, tata grał, mama przygotowała jedzenie, wszyscy goście śpiewali. Więc ja nie pamiętam takiego jednego momentu, że to był ten moment, który zadecydował o tym, że chciałabym być piosenkarką, artystką, tworzyć muzykę. Po prostu ta muzyka naturalnie u nas była i nie pamiętam, kiedy to się stało. Po prostu wiedziałam od zawsze, że chcę występować na scenie, że chcę być artystką. Bardzo mi się podobało taka forma spędzania czasu, gdzie po prostu zawsze była ta muzyka, że tata grał, wszyscy śpiewaliśmy piosenki, znaliśmy piosenki. Nie było żadnej takiej domówki rodzinnej, przy której nie było muzyki. Więc dla mnie to było tak naturalne, jak chodzenie, jak mówienie. I dlatego, tak jak wspomniałam wcześniej, kiedy straciłam ten głos, nagle zrozumiałam, że coś mi odebrano i że to jest tak dla mnie ważne, tak niesamowite, tak wyjątkowe. A wcześniej wydawało mi się to takie oczywiste, tak jak chodzenie, mówienie. Ja śpiewam, tak? Czyli tak jak ktoś coś tam robi zawodowo, to dla mnie było takie oczywiste, no ja śpiewam. To jest takie naturalne. Okazało się, że to nie jest naturalne, że jednak musiałam wykonać bardzo ciężką pracę. Jak miałam 5 lat, moi rodzice widzieli, że już kocham muzykę, że śpiewam, że przy każdej okazji, gdzieś tam była kamera, jeszcze takie wielkie kamery były i nasi przyjaciele rodzinni przychodzili coś tam nagrywać. Ja zawsze do tej kamery mówię, ja chcę zaśpiewać, coś tam przeaktorzyłam, coś tam jakiś kawał opowiedziałam, więc generalnie w ogóle się nie stresowałam kamery, więc wręcz uwielbiałam przed nią być. I tata już widział, że okej, ona chce iść w moje ślady. Jak miałam 5 lat, oddali mnie, zgłosili mnie na pierwszy festiwal muzyczny. Ja się czułam na scenie jak ryba w wodzie i zaczęliśmy jeździć na festiwale i po prostu cały czas, całe dzieciństwo przejeździłam na festiwale muzyczne, warsztaty muzyczne, szkoła muzyczna, cały czas wiesz, nie latanie po podwórku, gdzie później w pewnym momencie nawet ubolewałam, że tego nie było, a wiesz, granie na pianinie, przygotowanie się do egzaminu muzycznego, przygotowanie się do kolejnego festiwalu, uczenie się kolejnych piosenek, prywatne lekcje z kształcenia słuchu, z trenerami wokalnymi, więc cały czas ta muzyka. Tak, i jesteś na pewno inspiracją dla wielu ludzi. I komu byś powiedziała cię dziękuję za to, że jesteś w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś? Przede wszystkim moim rodzicom, mojemu tacie, oczywiście mamie. Moja mama też ogrom pracy wykonała, bo też szyła stroje na te festiwale, na te wszystkie wystąpienia muzyczne. Tata mój jest moim mentorem. Tata jest moim mentorem, jest moim idolem. On zawsze we mnie wierzył tak jak
Ja nigdy w siebie nie wierzyłam i do tej pory jeszcze w siebie tak nie wierzę, jak on wierzy we mnie, on zawsze mnie wierzył i zawsze przyjeżdżam na jakiś festiwal i mówię, tato, to jest, każda dziewczynka jest lepsza ode mnie, lepiej śpiewa ode mnie, mówię, to jest masa ludzi lepszych ode mnie. I wracamy do domu, mówi, a on zawsze potrafił mi taką dać przemowę, trenerską taką, przed każdym występem, że ja wychodziłam na tą scenę i wiedziałam, że dobra, dam z siebie wszystko i jestem wyjątkowa. I muszę w to uwierzyć, że jestem wyjątkowa. On mi zawsze mówił, Marina, nie ma drugiej takiej jak ty. Każdy ma w sobie coś wyjątkowego, niesamowitego, ale ty masz w sobie coś niesamowitego, też wyjątkowego i nie możesz się porównywać do innych. Musisz brać siebie wszystko. Co będzie, to będzie, ale jesteśmy tutaj, masz wystąpić, masz do zaoferowania coś widowni, publice, więc przygotowywaliśmy się, musisz wystąpić, a ja wiesz, po prostu przyjeżdżałam i dlatego potem już ustaliliśmy z tatą, że nie mogę przyjeżdżać na festiwale i słuchać innych dziewczynek, bo ja po prostu traciłam wiarę w siebie. Wiesz, bo patrzyłam i miałam takie, Boże, one wszystkie są fajniejsze ode mnie, wszystkie są ładniejsze, wszystkie są bardziej talentowane, mają fajniejszą piosenkę, fajniejszy strój, mają fajniejszą prezencję sceniczną. Tata zawsze mnie po prostu mega motywował, przygotowywał mnie na festiwale, gdzie ja tylko na przykład, wiesz, miałam taki moment, gdzie dziewczyny mówią, chodź na Marina, krzyczały wiesz pod oknem, Mara, wyjdziesz? A ja mówię, nie mogę, muszę grać na pianinie, muszę się przygotowywać. Mówię, tato, mamo, mogę wyjść na chwilkę, na 15 minut, a moi rodzice mówią, Marina, chcesz tak biegać całe życie na podwórku? Czy chcesz coś osiągnąć? Czy chcesz spełniać swoje marzenia? Bo ja zawsze oczywiście jeszcze przed telewizorem, ja chcę być jak Mariah Carey, ja chcę być jak Whitney Houston, ja chcę być jak Tina Turner, ja chcę być jak Celine Dion, wiesz, oglądałam i wstałem, mówię, ja tak chcę. Potem mówię, chcesz być jak one? Chcesz osiągnąć tyle, co one osiągnęły? One nie biegały na podwórku. One się przygotowywały do występów, szkoliły się, więc tata, no jakby jemu trzeba wielkie ukłony, podziękowania, jest moim wielkim mentorem życiowym i moja mama. Czyli właśnie ci twoje rodzice to jest twój autorytet? Oczywiście, wiesz, mam swoich idoli, ale ci idole nie spowodowali, że jestem tu, gdzie jestem. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby rodzice wierzyli w swoje dzieciaki i żeby je wspierali i żeby odkryli ich pasję i wiesz, jakieś zacięcie do czegokolwiek, bo to może być masa różnych zainteresowań. Trzeba po prostu obserwować i patrzeć, gdzie dziecko łapie ten, tak wiesz, ten vibe taki, że widać, że chce to robić i pomagać mu. Ja mówię, jestem bardzo wdzięczna rodzicom, bo oni to odkryli i pomagali mi, wspierali mnie. Gdzie wiesz, jak się jest młodym człowiekiem, ma się różne rzeczy w głowie. Ja bym powiedziała może bardziej w siubziu, wiesz, czasami wiesz, pod wpływem innych dzieciaków można gdzieś tam chcieć zboczyć z drogi, a rodzice są właśnie ważni w tej roli, żeby właśnie nakierować dzieciaka, jeżeli sam gdzieś tam ma wiesz, jakieś takie różne pomysły i być mentorem i po prostu nakierowywać i pomagać i dawać szansę, nie wiem, zgłaszać na jakieś kółka, na jakieś warsztaty, na jakieś ogniska, nie wiem, już ja mówię jakby pod swoim kątem, tak, bo ja miałam masę różnych jakichś takich elementów, które doprowadziły mnie do tego, że jestem tu, gdzie jestem, bo jeździłam i na festiwale, nigdy nie jeździłam na przykład na żadne wiesz, ferie, jakieś zimowe, zwykłe, tylko zawsze to były warsztaty muzyczne. Nigdy nie jeździłam na takie zwykłe wakacje, tylko wakacje to były po prostu element dodatkowy do festiwalu muzycznego, który mnie przygotowywał do potem zaprezentowania, wiesz, wyuczonych jakichś tam tańców, piosenek dla rodziców, którzy przyjeżdżali na koniec i były jeszcze nagrody i tak dalej. To były często festiwale też jakby, wiesz, emitowane w telewizji i tak dalej. No i rodzice właśnie mnie zgłaszali na te festiwale, pomagali mi w tym, więc myślę, że odegrali w moim przypadku ogromną rolę. Ja wiem też, że nie każdy ma taką możliwość, więc ważne, żeby szukać po prostu takich osób, które mogą wspierać dziecko czy organizacji w spełnianiu swoich marzeń, podążaniu do realizacji swoich celi. To cofniemy się trochę do przyszłości. Ja najbardziej nie lubię porannego wstawania do szkoły. Zresztą jak moi koledzy i koleżanki, czego ty najbardziej nie lubisz w szkole? Dokładnie tego.
To był mój nightmare, że tak brzydko powiem. Wstawanie rano. Zastanawiałam się, czy kiedykolwiek się do tego przyzwyczaję. I pamiętam, że Boże, mama, jak skończę szkołę, to już nie będę musiała wcześniej wstawać. A moja mama zawsze mówiła, że słuchaj, przyzwyczaję się do tego, ale wcale nie. Ja po prostu jestem nocnym markiem, ja wszystko w nocy załatwiam, wszystkie sprawy. No i wiesz, tak naprawdę skończyłam szkołę. I niedługo potem już zaczęłam pracować i zawsze musiałam wstawać się rano, potem dziecko, więc mówi syn, wstaje, nie wiesz, wcześniej, więc już nigdy się nie wyśpię. Nie wiem, może jak dorosną, nie wiem, może jak już będę na emeryturze, wiesz, to się wyśpię. Ale tak, tego najbardziej nie lubiłam i wciąż uważam, że fajniejsza jest ta druga zmiana. Czasami mieliśmy na 12:30 i wtedy się super czułam w szkole, bo zaczęłam uważać wtedy, tak? Jakby przychodziłam do szkoły i już miałam otwarte oczy, otwarty umysł i mogłam przyswajać tą wiedzę, informacje. A o tej 7 ja po prostu spałam. Ja do 10:30 to dopiero trzecia lekcja, ja dopiero wiesz, kumałam, że jestem w szkole, tak? Bo po prostu no, zaspany organizm, wiesz. Ilokroć się pamiętam pani na geografii, jeden z pierwszych geografii, dramat. Marina, śpisz? Ja to w oddali gdzieś słyszę coś. Nie śpię. To jakie było ostatnie pytanie? O Boże, siada jedynka. Zostałam. Siadałam tam na tył, wiesz, żeby mnie zobaczyli. Więc tak, to był taki element, którego najbardziej nie lubiłam. I głównie chyba to. Może były przedmioty, których nie lubiłam. Najbardziej lubiłam wszystkie artystyczne przedmioty, no to było oczywiste. Jakieś plastyki, muzyka. Co tam jeszcze mieliśmy? Technikę, bo tam też były fajne takie techniczne rzeczy. Okej, okay. A w szkole byłaś bardziej cichą myszką, gwiazdą całej klasy, czy bardziej dziewczyną od sportu? Ja bardzo lubiłam sport, jak byłam mała, o dziwo, bo teraz jakoś mnie nie zabarło. Szybko biegałam i oprócz tego, że śpiewałam, to było takie oczywiste, taki mój faktor, wiesz, który miałam, przyniosłam do szkoły. Oczywiście, wiesz, jak wracałam z festiwali muzycznych, to przywoziłam moje trofea do gabloty szkolnej, więc wszyscy wiedzieli, że jak są jakieś okazje w szkole, teatrzyki, jakieś wystąpienia, jakiś apel, to Marina będzie śpiewać. To było oczywiste. Ale słuchaj, lubiłam biegać i bardzo dobrze mi to szło. Mieliśmy różne zawody. Najpierw byłam najszybsza z dziewczyn, potem okazało się, że jestem najszybsza. To było w czwartej klasie, miałam 11 lat. Jestem najszybsza z dziewczyn, potem z chłopców i dali mnie do starszej grupy. No i zaczęłam biegać. Sztafeta, różne zawody. Po bieganiu okazało się, że wiesz, jak biegam na dworzu i już się robi taki listopad, bardzo dużo zimnego powietrza, płuca i traciłam głos. No a tutaj mam przecież kolejny festiwal. No i trener mówi, słuchaj, i mój tata też mówi do mnie, słuchaj, musisz zadecydować, na co chcesz więcej czasu poświęcić. Nie możesz biegać i śpiewać, dlatego że jak biegasz, niestety, wiesz, ten głos, no nie jesteś w gotowości, tak? Więc musisz po prostu na coś postawić. Czy stawiamy na sport i trenujemy w tym kierunku, czy jednak muzyka. No, z muzyki nie mogłam zrezygnować i musiałam zrezygnować ze sportu. Ale bardzo mi się podobała też ta żyłka tak rywalizacji. To uczucie, kiedy dobiegałam do mety, kiedy widziałam, że nikogo ze mną nie ma, że jestem pierwsza. No coś wspaniałego. Ale gdzieś tam potem, wiesz, przestałam trenować i już to zgubiłam. Czy robiłaś coś po szkole oprócz jeszcze biegania i śpiewania? Tak na przykład na jakieś kółka chodziłaś, czy głównie na muzyce się skupiłaś? Wiesz co, ja po szkole chodziłam do szkoły muzycznej, czyli kończyłam, już nie pamiętam, wiesz, w której ja kończyłam. Pamiętam, że jakoś tak było, że przychodziłam po szkole do domu, zdążyłam złapać jakiś obiad, rodziców w domu nie było, więc coś tam odgrzewałam, już była mikrofalówka, więc sobie coś tam w tej mikrofali odgrzewałam i szłam od razu do szkoły muzycznej. Z szkoły muzycznej już mnie odbierali rodzice i to było bardzo późno. Tak typu, nie wiem, 19:30, przychodziłam do domu, kolacja i spać. Więc tak wyglądał mój dzień. A jak byłam mała, to rzeczywiście rodzice mi chyba jeszcze albo brat mnie odprowadzał. Jakoś tego nie pamiętam, bo ja chodziłam do szkoły muzycznej, jak w drugiej klasie mnie dopiero zapisali rodzice. Miałam 7 lat, 7-8. Więc tak naprawdę, ewentualnie w weekendy był czas na jakieś takie dodatkowe rzeczy, typu właśnie
spędzenie czasu na podwórku z rówieśnikami, ale zawsze byłam tą, która po prostu męczy i śpiewa wszystko, wiesz, Jezu, czy ty zawsze musisz śpiewać? Więc ja zawsze po prostu, wiesz, chodziłam do szkoły, na przykład słuchawki w uszach i cały czas słuchałam muzyki i cały czas sobie wyobrażałam, wiesz, jak jestem na scenie, jak występuję. No naprawdę miałam straszną wkrętę na ten temat. Więc raczej dodatkowych rzeczy nie, ale rzeczywiście lubiłam strasznie technikę, bo tam żeśmy kleili jakieś, wiesz, drewna rzeczy, wycinaliśmy, potem je malowaliśmy. Lubiłam plastyczne rzeczy. I malować lubię, rysować, tak. To było tak, ale to ja nie, wiesz, nie poświęciłam się temu, więc no jakoś to nie było rozwijane, chociaż pewnie gdybym poszła na jakieś kółko, może bym lepiej rysowała, malowała. Lubiłam z farbkami i lubiłam rysować portrety, rysowałam rzeczywiście wszystkie moje zeszyty zawsze były, wiesz, wymalowane rysunkami jakimiś, wiesz, po prostu siedziałam w tych lekcjach i wiesz, w środku zeszytu, tam gdzie się wyrywało kartki, zawsze tam sobie skąd to znam. Tak, i rysowanie. Tak, a gdybyś mogła teraz spotkać taką 15-letnią siebie, to co byś jej tak powiedziała? Jaką byś jej dała taką radę od teraz ciebie tutaj? Żeby się nie bała być sobą i żeby wreszcie przestała się przejmować, co powiedzą inni i po prostu nigdy się nie poddawała. Wiesz co, ja myślę, że ja w wieku 15 lat akurat już dużo wiedziałam, byłam bardzo silna. Myślę, że więcej miałabym do powiedzenia takiej Malinie, która miała takie 12 lat, 11, ale ta 15-letnia to była ta Malina, która już przyjechała do Warszawy, do wielkiego miasta z małej Stalowej Woli, małe miasteczko, w którym się wychowałam. I ja już tu przyjechałam w wieku 15 lat, bez rodziców, 14 lat właściwie, przyjechałam do Warszawy, miałam 14 lat, bez rodziców. Mieszkałam w centrum Warszawy, tam wynajęli nam mieszkanie. Produkcja z teatru Bufowa, dostałam się do musicalu Romeo i Julia. I mieszkałyśmy z innymi Juliami same. Pamiętam, jak chodziłam właśnie z Nowogrodzkiej na Konopnickiej do teatru Bufo na piechotę, bo jeszcze nie umiałam obsługiwać się autobusami, metrem, bo w Stalowej Woli wszystko przy mnie się chodziło tak z buta, że tak powiem. Więc wiesz, zanim rozmieniłam, jak się posługiwać tymi autobusami, to chodziliśmy na piechotę i chodziliśmy po szkole od razu, wiesz, do pracy, że tak powiem, tak, że do teatru, próby. Więc ja już wtedy bardzo mocno wiedziałam, że dzieje się to, o czym zawsze marzyłam, że trzeba się skupić, ale jeszcze nie wiedziałam, czy uda mi się, wiesz, być artystką solową na estradzie, bo wtedy byłam w grupie, a chciałam być, wiesz, jednak solo. Więc myślę, że przede wszystkim, żeby się nie bała walczyć o swoje marzenia. Ale ona się nie bała, ta Malina 15-letnia. Ja bardzo mocno miałam sprecyzowany cel i konsekwentnie, skrupulatnie do niego dążyłam. I może wiesz, że właśnie dużym problemem obecnych też nastolatków, właśnie też mnie, jest też styczenie się z hejtem w szkole i w mediach społecznościowych. I kiedy ty chodziłeś do tej szkoły, też miałaś takie sytuacje, czy przez to, że miałaś już tą taką pozycję śpiewaną, powiem w cudzysłowie, to się z tym nie mierzyłaś? No właśnie, przede wszystkim przez to, że miałam tą pozycję śpiewaną, to byłam, moim zdaniem, może nie, że hejtowana, ale na pewno było kilka osób, które mnie gdzieś tam dręczyły. Przede wszystkim dlatego, że przyjechałam z Ukrainy, miałam dwa latka, kiedy przyjechałam do Polski, więc zawsze gdzieś tam mnie wyzywali, Marina Ukraina, Marina, idź go ty pierogi i takie, wiesz, jakieś teksty. Gdzieś tam, wiesz, po szkole bałam się, że będą mnie nacierać, jak była zima. No ogólnie zderzyłam się, całe życie ogólnie zderzam się z ogromnym hejtem. Wiesz, ja... Dlatego jak mnie zapytałeś, czy jestem się dumna, tak, jestem dumna, bo już patrząc na to, jak dzieciaki podcinały skrzydła i jak hejtowały, to gdzieś tam udało mi się z tego wszystkiego, wiesz, wyrwać i robić swoje. Ta pozycja, o której tu mówisz, wcale mi nie pomagała. Ona jeszcze bardziej powodowała, że dzieciaki mnie nie lubiły,
Oczywiście miałam gdzieś tam swoje grono najbliższych koleżanek, ale gdzieś tam było cztery dziewczynki, a generalnie szkoła to tak średnio na mnie patrzyła, bo myśleli, że skoro jeżdżę na te festiwale, to uważam się za kogoś lepszego. A ja po prostu chciałam spełniać swoje marzenia i wydawało mi się, że właśnie inspiruję resztę dzieciaków do tego, żeby każdy walczył o swoje, żeby się nie podawał, bo przecież gdyby tak spojrzeć realnie, wiesz, na taką dziewczynkę, która przyjechała z Ukrainy, która od dziecka była hejtowana, wiesz, nigdy nie czułam się jakby była u siebie, nigdy nie czułam się swoja, nigdy nie byłam w grupce popularnych dziewczyn, nigdy nie byłam uznawana za jakąś fajniejszą, ładniejszą, lepiej ubraną, która, nie wiem, ma fajniejszych rodziców, wiesz, nie wiem, czy nie jest jakiegoś kręgu, nie wiem, czy dzieciaki miały jakichś bogatych rodziców, albo gdzie, wiesz, po prostu ja byłam taką naprawdę najzwyklejszą dziewczyną ze Stalowej Woli, która jeszcze przyjechała z Ukrainy i która po prostu, wiesz, ma wielkie marzenia. I tak sobie popatrzeć na tą dziewczynkę, to wiesz, no jakby, no nie, tak normalnie, realnie tak spojrzeć, no nie było szans, żeby ona coś osiągnęła. Wiesz, no jakby, co mnie wyróżniało od innych? Absolutnie nic. Tylko to, że miałam te marzenia. To jest jedyna rzecz, która mnie wyróżniała. Tylko to, że tak bardzo chciałam to osiągnąć i tata we mnie wierzył i mi pomagał w tym, żebym gdzieś tam coraz więcej szans łapała, a tak naprawdę nie miałam żadnego łatwiejszego startu. Moi rodzice nie mieli pieniędzy, nie byłam popularna, nie byłam jakąś ładną dziewczynką, która, nie wiem, może nie byłam w popularnej grupce dziewczyn, które były takie cool, wiesz, zawsze w szkole są takie fajne dziewczyny, ja zawsze na nie patrzyłam i myślałam sobie, Boże, że kiedyś będę taka fajna jak one. Nigdy nie byłam fajna, zawsze byłam outsiderem, zawsze byłam taką, wiesz, dziewczyną, która była taka, wiesz, z boku. Ja myślę, że teraz, z perspektywy czasu, wszystkie osoby, które gdzieś tam chodziły ze mną do szkoły, patrzą na mnie i myślą sobie, wow, ale dziewczynie się udało. Bo wiesz, bo nawet dla mnie wielkim osiągnięciem jest to, że wyjechałam ze Stalowej Woli, że w ogóle z Ukrainy rodzice przyjechali do Polski i wiesz, jakby, ja pamiętam, jak tata mój, wiesz, opowiadał swoim znajomym o tym, że ja śpiewam, że chcemy realizować to marzenie, że teraz będę się zgłaszać na casting do Bufo, do Romeo i Julia, tam gdzie była Edyta Górniak, tam gdzie była Kasia Groniec, masę talentów i wszyscy tak patrzyli na mojego tatę na zasadzie, że zejdź na ziemię, człowieku, przecież takich dziewczynek jest masa, jak twoja Marinka, co ty w niej widzisz? Zawsze tak wszyscy moim rodzicom dali odczuć, że oni po prostu no są oderwani od rzeczywistości. Oni nie byli oderwani od rzeczywistości, po prostu ja wciąż, jakby też poznając historię mojego męża, który też mi z perspektywy czasu opowiedział mi swoją historię, jak to wygląda, jak był. Nas wyróżniała jedna rzecz, ta chęć do tej pracy i ciągła praca, bo ja teraz na przykład moja mama siadła ze mną i Marina, wiesz, ja tak się zastanawiam, ty zawsze pracowałaś. Ty od dziecka cały czas gdzieś biegniesz, od dziecka gdzieś coś przygotowujesz, pracujesz, nigdy nie możesz usiedzieć na miejscu, cały czas od małego. Nigdy nie miałam takich momentów, wiesz, że po prostu sobie gdzieś tam odpuszczałam i miałam, to jest mój czas dla mnie, nie, zawsze było takie, że ja sobie stawiam, okej, w tym roku chcę zrobić to i to. I do tego dążę, mimo tego, że wiesz, cały czas wszyscy chcą mi podcinać skrzydła, ktoś chce mi coś odebrać, ktoś chce, wiesz, powiedzieć, a to zawdzięczam komuś, na przykład jak przyjechałam do Warszawy i słuchaj, dostałam się do tego, wiesz, jaka plotka powstała w tej Stalowej Woli mojej kochanej, że tata mi coś załatwił. Mój tata mi nic nie załatwił, mój tata po prostu ze mną jeździł, we mnie wierzył, mnie wspierał, po prostu był kochanym ojcem. Ja wiem, że nie każdy ma taką sytuację w domu, ale akurat ja miałam to szczęście i nie mogę, wiesz, być za to hejtowana, że akurat tak mi się w życiu trafiło, prawda, że rodzice akurat odkryli ten talent na mnie i tak mocno na mnie wierzy. Widać właśnie, że dzieciństwo nie miałaś jakieś bardzo łatwe, że ten hejt miałaś, jak byłaś mała, a czy teraz go masz? Jak sobie z nim radzisz? Właśnie przez to, że ten hejt towarzyszy mi od dziecka na poziomie szkolnym, później wiesz, miastowym, bo gdzieś tam jak pierwszy raz w Stalowej Woli wiesz, zaistniałam, bo dostałam się w wieku 10 lat do programu Droga do Gwiazd. To był pierwszy odcinek, pierwsza edycja i przychodzę na świętej pamięci Zbigniew Wodecki.
cała stalowa wola była po prostu mega podniecona, bo coś niesamowitego, że do jakiejś mariny, do szkoły przyjeżdża Zbigniew Wodecki z produkcją telewizyjną, żeby powiadomić mnie, że dostałam się do programu. 10 lat. Ja byłam taka z siebie dumna, w ogóle nie mogłam w to uwierzyć, ale po prostu wtedy zaczął się wiesz taki bardzo mocny hejt stalowej woli, bo wszyscy nie mogli zrozumieć, kto w ogóle, dlaczego do tej mariny i w ogóle. Co to w ogóle ma znaczyć, wiesz, co to zakochane się ma? Wiesz, miałam różne sytuacje, dziewczyny chciały mnie bić, wiesz, po szkole, cały czas solo po szkole, masz, wiesz, po szkole takie sytuacje, gdzie ja prosiłam, żeby mój starszy brat po mnie przychodził, bo bałam się, że mnie będą bić, miałam różne takie, wiesz, nie będę tutaj opowiadać, ale różne przykre sytuacje generalnie, tak? Ten hejt od dziecka, wiesz, jak ja sobie pomyślałam o dzieciństwie, to już mi się też chce płakać, bo nigdy nie byłam, wiesz, akceptowana. Myślałam, że jak ja przyjadę do Warszawy, to wreszcie tutaj będę normalna, tutaj mnie zaakceptują, bo tutaj jest masa różnych osób, masa różnych dzieciaków, które też robią różne rzeczy z różnych krajów. Wiesz, myślałam, że tutaj będę akceptowana. No, ale tutaj zaczęłam osiągać sukcesy na miarę, wiesz, jakby takich ogólnopolskie sukcesy i zaczął się ten hejt taki już w internecie, ten internet zaczął, wiesz, żyć swoim życiem i nagle zaczęłam, wiesz, już to już nie był tylko taki hejt, wiesz, na osiedlu, w szkole, wiesz, między szkołami, międzymiastowo, gdzieś tam, bo wiesz, pojechałam na jakiś festiwal, to już było na całą Polskę. Więc ja przez to, że całe życie żyję w tym hejcie, nauczyłam się z nim żyć. I tak naprawdę dopiero, kiedy urodził się mój synek, dopiero wtedy przestał on mnie tak aż dotykać, bo zrozumiałam, że to wszystko jest nieważne, bo najważniejsze w życiu jest rodzina, te chwile z bliskimi, które są bezcenne i nie mogę dać się, wiesz, zwariować i cały czas coś próbować komuś udowodnić, coś, bo wiesz, bo tak naprawdę jak ja sobie właśnie popatrzę na swoje życie, to bardzo dużo osiągnęłam, ale wiesz, teraz jak gdzieś tam media o mnie piszą, to cały czas próbują mnie umniejszyć i zasugerować, że w sumie mogłabym więcej. A co znaczy mogłabym więcej? Wiesz, każdy z nas powinien robić to, co czuje, na tyle, ile ma siły, na tyle, ile ma czasu, ochotę i powinien być z siebie dumny, że w ogóle chce coś robić i tak to powinno wyglądać, a nie żeby cały czas komuś, wiesz, po prostu dawać odczuć, że mógłbyś więcej. Nie każdy w ogóle w życiu ma pasję, nie każdy w życiu ma cel. Niektórzy ludzie po prostu lubią, ich pasją jest podróże, są podróże. Wiesz, o co chodzi? Po prostu też nie wolno za bardzo dać się zwariować temu wszystkiemu, co się teraz wokół nas dzieje, bo ci ludzie, którzy dużo osiągają, nam się wydaje, czemu ja nie osiągam tyle, co oni. Ale wcale nie musimy. To też jest ważne, żeby gdzieś tam znaleźć między tym wszystkim balans i robić to, na ile mamy siły, wiadomo, pracować fajnie, ale też nie wolno dać się zwariować. Czy byłaś fanką piłki nożnej, zanim poznałaś swojego męża? Nie, nie byłam fanką i nie powiem, żebym teraz jakoś była super fanką, dlatego, że u nas głównie muzyka, moi rodzice oglądali gale, raczej Sopot, Opole, jakieś, wiesz, ja sama oglądam jakieś Grammys, wiesz, MTV Music Awards, bardziej takie wydarzenia mnie interesowały, więc dzięki niemu wkręciłam się w piłkę, teraz już mój syn mocno jest skręcony, wiesz, znam wszystkie cieszynki, wszystkich piłkarzy już takich topowych, dzięki niemu, więc no tak, ta piłka jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Na pewno. Moja ulubiona piosenka twojego autorstwa to jest właśnie This is the Moment. I z tego, co wiem właśnie z twoich mediów społecznościowych, twój mąż pomagał ci w napisaniu tej piosenki. Jak do tej współpracy w ogóle doszło? My z Wojtkiem bardzo się wspieramy przede wszystkim, to jest u nas taki główny faktor naszego związku, że ja się dopasowuję do jego rzeczy, on do moich również i bardzo mi kibicuje, kocha muzykę, więc gdzieś tam ja uważam, że ma talent do tekstów, zawsze jak sobie w domu gdzieś tam się wygłupia, żartuje, to jeszcze tak trochę rapuje, coś tam, wiesz, jakieś takie śmieszne wyliczanki, ja mówię, to jesteś w ogóle tekściarz, powinieneś pisać teksty. I ta sytuacja, gdzie po raz pierwszy, gdzie Wojtek
objawił się jako songwriter, wyjawiła się przy piosence I Do. Tak, to też wiem. Tak, bo wspomniałaś mi o tym wcześniej, gdzie po prostu, wiesz co, szukałam tekściarza i gdzieś tam miałam nagrany taki, po takim, wiesz, flamandzku to się tak nazywa, czyli miałam linię melodyczną wymyśloną, nagrałam tak, wiesz, niby w angielsku, ale to jest takie, wiesz, coś tam, wiesz, żeby był po prostu podział sylabiczny. No i Wojtek mówi, słuchaj, ja ci napiszę ten tekst. Nie, w ogóle, przepraszam, kłamie. On w ogóle nic nie powiedział. On po prostu mówi, mam dla ciebie niespodziankę. Wysyłam coś. Mówi, co to jest? Mówi, to jest tekst do swojej piosenki. Zobacz, czy ci pasuje. Mówi, nie gadaj. Ty napisałeś tekst? I słuchaj, nagle okazało się, że po prostu wszystko idealnie pasuje. No i potem przy tym numerze, właśnie This is the moment, dzwonię do niego ze studia, mówię, słuchaj, mamy już kilka linijek, ale mamy problem z zwrotką. Czy z refrenem? Jeszcze nie pamiętam, pewnie jak to było. Mówi, dobra, wyślijcie mi po flamandzku, jak to brzmi. Ja zobaczę, co da się zrobić. Słuchaj, 15 minut mija, my kończymy zwrotkę z moją ekipą, a Wojtek mi wysyła ten refren gotowy. No super, w ogóle taka współpraca. On siedział już przed meczem, miał wolny wieczór, że tak powiem, bo bierzemy zamknięcie w tych hotelach przed meczem. I akurat, wiesz, tak fajnie się złożyło. Więc nagrałam to i mamy This is the moment, który został specjalnie napisany na mówierze. No, właśnie tak. A skąd bierzesz tą inspirację do pisania tych tekstów? Masz coś konkretnego, co po prostu daje ci nagle taką inspirację, czy to są różne rzeczy? Zależy od piosenki. Zależy od piosenki, zależy od nastroju, zależy w którym kierunku teraz idziemy. Akurat przy This is the moment bardzo ważne było, żeby podkreślić ten moment, ten wyjątkowy moment, którym był właśnie, mówię, dla nas Polaków, dla nas jako rodziny Wojtka, dla Wojtka. Ja myślę, że dla niego ten numer był po prostu taką wróżbą, taką motywacją, takim sekretem. I myślę, że naprawdę ona odegrała, ta piosenka, ważną rolę w tym, że Wojtek tak świetnie zagrał na tym mundialu i pokazał się z tak dobrej strony, bo gdzieś tam, wiesz, no, zaistniał. Różnie to było wcześniej, a tutaj na medialu, no, naprawdę był po prostu genialny, niesamowity. Wiesz, Liam do tej pory po prostu ogląda te interwencje. Wiesz, jego tata jest też teraz idolem, więc ja myślę, że ta piosenka dała dużo dobrego. Nie wiem, czy całej reprezentacji, bo nie wiem, czy chłopaki tego słuchali, ale na pewno dla Wojtka. A myślę, że on odegrał bardzo ważną rolę w mundialu, w całych rozgrywkach, więc no, jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się napisać z Wojtkiem taki tekst, który dał taką siłę. Dla mnie ważne, żeby teksty przede wszystkim odzwierciedlały mój stan ducha, moje emocje, żeby był zgodny ze mną, z moim poczuciem, wiesz, co ja w danym momencie, jaki mam vibe. Nie zaśpiewałabym raczej takiego, wiesz, tekstu, który ktoś mi gdzieś gotowy napisał i wysłał, i że to jest tekst jakby nie o mnie, nie ze mną, tak? Bo chodzi o to, że na przykład nawet jeżeli ktoś pomaga mi w pisaniu tekstu, to ja autoryzuję każdą linijkę, ja ją zmieniam czasami, wiesz, pod siebie i głównym jakby takim, wiesz, kierunkiem jest to, co ja powiem, o czym piszemy i ja muszę się z tym dobrze czuć. Teraz krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Wolisz kuchnię polską czy włoską? Ciężkie pytanie, obie. Okej. Żeński R&B czy bardziej męski hip-hop? Ale mnie zaskakujesz! A to najgorsze, no nie wiem. Chyba męski hip-hop. Okej. Okay, teraz, wcześniej bardziej żeński R&B. Na co dzień, styl sportowy czy elegancki? Sportowy. Ulubiona bajka swojego dzieciństwa? Chyba Tom and Jerry? Tak, to jest tak. Tak. Najlepsze śniadanie? Ex Benedict. Czyli jajka po benedyktyńsku. Zawsze w hotelach zamawiam. Sama nie umiem zrobić. Taki dobry. Jakiego przedmiotu w szkole nie lubiłaś? Fizyka. Co jest gorsze, brukselka czy szpinek? Brukselka.
Piękny makijaż z nieułożonymi włosami, czy perfekcyjna fryzura bez makijażu? Piękny makijaż z nieułożonymi włosami. Nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy, więc jaka jest twoja największa moc? Myślę, że moją największą mocą to jest determinacja, siła do walki o swoje i wiara w to, że mogę i zasługuję na to, co sobie gdzieś tam wymyśliłam, na spełnienie tych moich marzeń, że jakby dlaczego, czemu nie ja? Tak, ja też mogę. I myślę, że to jest gdzieś tam taka moja moc.